Drodzy bracia i siostry, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pierwsze słowa dzisiejszej modlitwy mszalnej, tak zwanej kolekty, które brzmią: Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. I może zadajecie sobie pytanie, jak to nic nie możemy uczynić? Przecież czynimy tak wiele. Przecież także ludzie, którzy w Boga nie wierzą, ateiści, robią tyle różnych rzeczy. Dobrych, ale i złych. Więc dlaczego Kościół modli się taką modlitwą? Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy samodzielni. Ale tak naprawdę jesteśmy samodzielni z łaski Pana Boga. Bóg jest stwórcą wszystkiego, także nas. I zarazem jest niezmienny. I ojcowie Kościoła bardzo mocno podkreślają ten fakt, że skoro Pan Bóg jest niezmienny, a jest stwórcą, to ciągle stwarza. Cały czas jest stwórcą. To nie tak, że kiedyś stworzył świat, że stworzył nas, bo Kościół z całą mocą też podkreśla, że kiedy się poczęliśmy, Pan Bóg za każdym razem stworzył naszą duszę nieśmiertelną. To jest Jego dar w przypadku każdego człowieka, każdego i każdej z nas. I skoro stworzył, to stwarza cały czas jako niezmienny. Wyraża się to w takiej formule, że Bóg podtrzymuje nas w istnieniu. Istniejemy, jak powie w swojej modlitwie za umarłych Zygmunt Krasiński, jeden z naszych romantyków. Stworzyłeś nas w tchnieniu Twojej miłości. Trwamy w niej. W niej, czy raczej w nim, trwać będziemy na wieki. To, że my istniejemy, to wyraz pragnienia Boga, abyśmy istnieli. Nie mamy istnienia sami z siebie. Ono jest ciągle darem. I to także tych, którzy w Boga nie wierzą. Rzecz tylko w tym, że ci, którzy w Boga nie wierzą i Mu nie ufają, nie doświadczają w swoim życiu Jego mocy. Na ich życiu nie widać Jego mocy. Jest zakryta. Dlatego mówi ta modlitwa: Boże, mocy ufających Tobie. A święty Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówi, że okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez te najbardziej chrześcijańskie uczynki. Przez cierpliwość, wielką cierpliwość. Co to znaczy cierpliwość? Cierpliwość to znaczy znoszenie cierpienia. Wśród utrapień, przeciwności, ucisków, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach, w postach. Przez czystość, przez wielkoduszność, umiejętność, łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną. Przez głoszenie prawdy i moc Bożą. Okazujemy się sługami Boga, to znaczy ludzie widzą, że to pochodzi nie z nas, tylko z Boga. Tak jest w przypadku tych, którzy Panu Bogu zaufali, bo wszyscy jesteśmy słabymi ludźmi i nie potrafimy dokonywać tych rzeczy, o których mówi święty Paweł, a które jeszcze mocniej wyrazi Jezus Chrystus w kazaniu na górze, chociażby w tym fragmencie, który słyszeliśmy przed chwilą. Ci, którzy Panu Bogu zaufali, którzy ufają Jego Słowu, którzy czerpią z Niego, którzy napełniają się Jego obecnością przez modlitwę,
Dlatego tak przypominałem dziś na początku mszy świętej o świętym Romualdzie, o pustelnikach, bo życie pustelnicze, ono nie polega na pustce. Ono pochodzi, ta nazwa, od pustyni, od tego ruchu, który rozpoczął się bardzo wcześnie w chrześcijaństwie, w pierwszych wiekach, że chrześcijanie czuli się wezwani do tego, aby iść na pustynię i być tylko dla Boga. Ten ruch pustelniczy rozpoczął się w IV wieku, kiedy po reskrypcie Konstantyna Wielkiego w 313 roku chrześcijaństwo stało się rzeczywistością masową i zaczęło tracić na jakości. I wtedy Pan Bóg, aby było widać te uczynki, których człowiek nie potrafi dokonywać o własnych siłach, wzbudził w Kościele nowy charyzmat. Wcześniej to był charyzmat męczeństwa, właśnie tego, o czym mówi święty Paweł, tych doświadczeń trudnych, prześladowań ze strony świata. Potem świat stał się chrześcijański, ale w dużej mierze chrześcijański z nazwy. Dlatego Pan Bóg, aby widać było te uczynki, powołał ten charyzmat pustelniczy, tych ludzi, którzy szli na pustynię i poświęcali swoje życie, żyjąc tylko dla Boga, w prostocie, w ubóstwie, na modlitwie. I co się okazywało? Że nie tylko nie byli nieszczęśliwi, opuszczając, powiedzmy, ten świat, ale więcej, promieniowali szczęściem, promieniowali radością. Zresztą to są też doświadczenia, jakie my możemy mieć w naszych czasach, spotykając naszych współczesnych pustelników, których jest bardzo niewielu, ale jednak mamy ich tu, jak mówiłem, i w Krakowie. Mamy też siostry pustelniczki. Więc rzecz w tym właśnie, by pokazać tę moc Pana Boga, ale też to jest wezwanie do nas wszystkich, aby ta moc Boża się objawiała. Ta Ewangelia dzisiejsza, w której Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. To już to oko za oko, ząb za ząb, to już było prawo ograniczające ludzką przemoc. Bo to, co się w nas rodzi, jeśli mamy wobec siebie jakiegoś wroga, kogoś, kto jest dla nas zagrożeniem, to przecież słyszymy często, może i sami wyznajemy tę zasadę, że atak jest najlepszą obroną. Uprzedzę atak tego drugiego, żeby się nie ważył mi zrobić coś złego. A to prawo, które zresztą istniało już w kodeksie Hammurabiego i znalazło się w Starym Testamencie, oko za oko, ząb za ząb, było ograniczeniem ludzkiej przemocy, taką ludzką sprawiedliwością. A Pan mówi: tak powiedziano wtedy, a wy nie stawiajcie oporu złemu. Może lepiej byłoby przetłumaczyć: nie stawiajcie oporu złu. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, żeby kogoś uderzyć w prawy policzek, trzeba go uderzyć na odlew w ten sposób. To znaczy, jeśli ktoś ci zabiera honor, nadstaw mu i drugi. Pozwól, aby cię pobił. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Płaszcz to była rzecz bardzo ważna, bo płaszcz wtedy służył do przykrywania się w czasie snu, na noc. Skoro zabiera ci to, czego używasz w ciągu dnia, daj mu i to, czego używasz w nocy. Zmusza cię, żeby iść z nim 1000 kroków, iść 2000. Prawo przewidywało, że można zmusić drugiego, by szedł 1000 kroków. Ale jeśli cię ktoś zmusza, to idź dalej. Idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Bracia i siostry, to są rzeczy, które dla tego świata nie tylko są dziwactwem, ale że absurdem wprost. Absurdem. I być może sami tak to czujemy, jeśli się w to wczytamy i spojrzymy na nasze życie, na nasze myślenie. I dlatego jest tak ważna ta modlitwa: Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
ani w tym sensie najgłębszym, egzystencjalnym, ani w tym sensie świadectwa, bycia chrześcijaninem, to znaczy życia tak jak Jezus, tak jak On nam to przyniósł i do czego nas wzywa. Bo i my mamy tę misję, do której Pan nas wprowadził, nie? Której pragnie dla nas, abyśmy uczestniczyli w dziele zbawiania świata. Bo w ten sposób zbawia się świat. Objawiając naturę Boga, którą jest miłość. Objawiając Jego moc. Tak jak objawiali ją nasi święci. Bo Pan nas zaprasza, abyśmy i my stawali się świętymi. Dzięki Jego mocy. Dzięki naszej ufności, która otwiera nas na Jego moc. Amen.